będzie ogłoszony wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem skarżącego oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie w dniu 12 lutego 2015 roku skargi konstytucyjnej Andrzeja Wiekiery o zbadanie zgodności. Artykuł 226, paragraf 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, dokonanej niepublicznie, z artykułem 54 ustęp 1, 61 ustęp 1 oraz artykułem 63 w związku z artykułem 31 ustęp 3 i artykułem 32 ustęp 1 i 2 Konstytucji orzeka. Artykuł 226 paragraf 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego dokonane niepublicznie, jest zgodny z artykułem 54 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawiam na podstawie artykułu 39 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę usiąść. Zasadnicze motywy wyroku przedstawi sędzia sprawozdawca Piotr Tuleja. Prosimy. Dziękuję bardzo. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał niniejszą sprawę w zakresie zgodności z Konstytucją artykułu 226 paragraf 1 Kodeksu Karnego z artykułem 54 ust. 1 w związku z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji i w zakresie sformułowanego przez skarżącego zarzutu niekonstytucyjności przywołanego przepisu Kodeksu Karnego, polegającej na tym, że powoduje ten przepis nadmierne ograniczenie przysługującej skarżącemu wolności wypowiedzi w sposób, który nie jest konieczny w demokratycznym państwie ze względu na ochronę zasad wskazanych w artykule 31 ust. 3, w szczególności ze względu na bezpieczeństwo publiczne i porządek publiczny. W pozostałym zakresie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie, podzielając stanowisko uczestników. Szczegóły w tym zakresie zostaną przekazane w uzasadnieniu pisemnym. Na początek trzeba zauważyć, że Trybunał Konstytucyjny dostrzega wagę problemu sformułowanego w skardze konstytucyjnej, sprowadzającej się do tego, że wskazane przez skarżącego zagrożenie w nadużywaniu stosowania tego przepisu, w szczególności w małych miejscowościach, gdzie lokalna społeczność nie wykształciła jeszcze w sposób dostateczny rzeczywistych mechanizmów pozwalających na kontrolę władzy publicznej, że jest to kwestia istotna. Co więcej, istotność i wagę tego problemu wydaje się uzasadniają dodatkowe jeszcze statystyki, które zostały w trakcie rozprawy przytoczone. Jednakże rozwiązania tego problemu, czyli ewentualnej nadmiernej bądź nienadmiernej nadmiernego ograniczenia wolności wypowiedzi, Trybunał nie upatruje w tym, że, czy nie widzi takiej możliwości, żeby konstytucyjne gwarancje wolności wypowiedzi w artykule 226 miały polegać wyłącznie na wyeliminowaniu z zakresu tego przepisu niepublicznego znieważenia funkcjonariusza. Z jednej strony może to prowadzić, czy prowadziłoby to zdaniem Trybunału Konstytucyjnego do nieuzasadnionego konstytucyjnie, nieuzasadnionego pozbawienia ochrony funkcjonariuszy, takich jak sędziowie, prokuratorzy, strażnicy więzienni czy policjanci, którzy mogliby być znieważeni publicznie, a zdaniem Trybunału istnieją racje konstytucyjne za tym, żeby taką, nie publicznie, a istnieją racje konstytucyjne, żeby taką ochronę również w przypadku znieważenia niepublicznego im jednak zapewnić szczególną ochronę. Z drugiej strony pozostawienie w tym przepisie wyłącznie znamienia publicznego znieważenia wcale samo sobie nie gwarantuje jeszcze dostatecznej ochrony wolności wypowiedzi
według standardu ukształtowanego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego czy orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To jest, można powiedzieć, punkt wyjścia dla rozstrzygnięcia tej sprawy, takie właśnie założenie. Dla oceny konstytucyjności zaskarżonego przepisu należy przede wszystkim ustalić jego treść normatywną i ratio legis, które legło u podstaw wprowadzenia tego przepisu. Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że obecnie, jeżeli chodzi o artykuł 226, paragraf 1 Kodeksu Karnego, nie ma wątpliwości co do brzmienia tego przepisu oraz jego treści normatywnej. W szczególności po uchwale Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2012 roku oraz po zmianie artykułu 226 dokonanej przez Sejm, nie ma wątpliwości co do tego, że zakresem penalizacji objęte jest zarówno publiczne, jak i niepubliczne znieważenie funkcjonariuszy. W tym zakresie w związku z tym nie zachodzi taka sytuacja, że adresaci tego przepisu pozostawaliby w niepewności co do tego, czego ten przepis naprawdę zakazuje. Należy tutaj przyznać rację uczestnikom postępowania, w szczególności prokuratorowi generalnemu i przedstawicielowi Sejmu, że dobrem prawnym leżącym u podstaw artykułu 226 jest ochrona prawidłowego funkcjonowania urzędu. Jedynie posiłkowo tym dobrem prawnym, za to dobro prawne można tutaj uznać cześć funkcjonariusza. I należy przyznać też rację uczestnikom, że dobra prawne leżące u podstaw artykułu 226 i 216 Kodeksu Karnego różnią się w sposób dosyć istotny. Ocena zgodności z konstytucją artykułu 226, paragraf 1 Kodeksu Karnego wymaga ustalenia, czy ochrona prawnokarna wskazanych wyżej dóbr prawnych prowadzi do ograniczenia wolności wypowiedzi oraz czy ograniczenie takie jest konstytucyjnie dopuszczalne. Wolność wypowiedzi ma szczególny charakter, jeżeli chodzi o systematykę wolności konstytucyjnych, gdyż jest ona zarówno wolnością osobistą, jak i podstawową wolnością polityczną, pomimo tego, że umieszczona jest w podrozdziale wolności osobiste. Jako taka stanowi warunek konieczny dla prowadzenia debaty publicznej, tym samym stanowi warunek konieczny dla funkcjonowania państwa demokratycznego, dlatego też uzasadnione jest stałe poszerzanie jej granic. Wolność ta nie ma jednak charakteru absolutnego. W zakresie znaczenia wolności wypowiedzi Trybunał podtrzymuje w pełni ustalenia, które zostały podjęte w sprawie, kiedy poprzednio Trybunał badał konstytucyjność artykułu 226. Jeżeli chodzi o problem samego znieważenia, to można powiedzieć tak, że co do zasady znieważanie nie powinno wchodzić w zakres przedmiotowy wolności wypowiedzi i podlegać konstytucyjnej ochronie. Ale biorąc jednak pod uwagę brak jednoznaczności definicji znieważenia, zacieranie się granic między znieważaniem a zniesławianiem, kontekstowość znieważania w świetle zróżnicowanych ocen społecznych, różnorodne formy wypowiedzi oraz rolę, jaką odgrywa wolność wypowiedzi, która była wyżej przywołana, należy przyjąć, że nawet wypowiedzi znieważające mieszczą się w zakresie przedmiotowym wolności wypowiedzi, o której mowa w artykule 54 ust. 1 Konstytucji. Użyte tam słowo pogląd powinno być interpretowane jak najszerzej, nie tylko jako wyrażenie osobistych ocen i faktów i zjawisk we wszystkich przejawach życia, ale również prezentowania opinii, przypuszczeń, prognoz, oferowania ocen w związku również ocen kontrowersyjnych, a także informowania o faktach tak rzeczywistych, jak i domniemanych. W związku z tym należy rozważyć, jakie mogą być konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenia wolności wypowiedzi, również w sytuacji, w której korzystający z tej wolności wypowiedzi robi to w sposób taki, że znieważa drugą osobę. Określając granice tej tak skonstruowanej wolności wypowiedzi w odniesieniu do problematyki znieważania, trzeba brać pod uwagę zarówno aspekt osobisty, jak i aspekt polityczny obu wolności wypowiedzi i trzeba skonfrontować to z zasadami, klauzulami limitacyjnymi z artykułu 31 ust. 3 i odpowiedzieć na pytanie, kiedy takie klauzule limitacyjne uzasadniają ograniczenie wolności wypowiedzi polegającej na znieważaniu. Otóż w odniesieniu do artykułu 226 ustawodawca doszedł do wniosku, że wykonując orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego P3/06 wystarczającym z punktu widzenia
z punktu widzenia wolności wypowiedzi będzie, jeżeli alternatywnie określone przesłanki, w których przepis ten ma zastosowanie, zostaną sformułowane kumulatywnie, czyli taki jak to obecnie brzmi, że znieważenie ma miejsce podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Wydaje się, że powyższą ocenę podziela również Sąd Najwyższy. Na tle niniejszej sprawy, co zresztą potwierdziła rozprawa, zasadniczy problem dotyczył nie tyle tego, czy mamy do czynienia ze znieważeniem publicznym czy niepublicznym, ile tego, kto jest adresatem wypowiedzi znieważających i kto ewentualnie do takie wypowiedzi znieważające formułuje. I teraz odwołując się do dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego odnośnie artykułu 54 ust. 1 Konstytucji oraz odwołując się do dorobku orzeczniczego Europejskiego Trybunału dotyczącej artykułu 10 Konwencji, można powiedzieć tak, że konstytucyjnej ochronie nie podlegają z pewnością takie wypowiedzi, które mają na celu wyłącznie znieważenie funkcjonariusza. Nie mają żadnego innego celu, w szczególności nie można ich zakwalifikować w żaden sposób jako uczestniczenie w jakiejś debacie, czy też formułowanie jakiejś krytyki, czy też formułowanie ich z celu, nie wiem, na przykład poprawienia, czy skorygowania działań organów władzy publicznej. Takie wypowiedzi, które mają za zadanie wyłącznie znieważenie, poniżenie, nie podlegają konstytucyjnym tutaj ochronie. I w związku z tym penalizacja takich wypowiedzi na gruncie artykułu 226 paragraf 1 jest jak najbardziej dopuszczalna. Z drugiej strony trzeba podkreślić, że na sposób zastosowania tego przepisu w całym kontekście innych przepisów prawnokarnych rzutuje całe spektrum różnego rodzaju okoliczności, które powinny być brane pod uwagę w procesie stosowania prawa. Jedną z takich okoliczności istotną jest status adresata tej wypowiedzi. Otóż rzeczywiście literalnie odczytywany artykuł 226 paragraf 1 mówi tylko o funkcjonariuszu publicznym i tutaj w zasadzie nie rozróżnia poszczególnych kategorii funkcjonariuszy, podobnie jak nie rozróżnia tego artykuł 115 paragraf 13 kodeksu karnego, tworząc jednolitą grupę funkcjonariuszy publicznych. Biorąc jednak pod uwagę rolę, jaką poszczególni funkcjonariusze odgrywają w prowadzeniu debaty publicznej, można wskazać zasadnicze różnice między tymi funkcjonariuszami. Inaczej, z punktu widzenia nawet tego dobra prawnego, o jakim my tu mówimy, czyli o ochronie sprawnego funkcjonowania organów państwa, inaczej wygląda sytuacja osoby, która będąc, poprzestanę na szczegółach, która jest na przykład policjantem, strażnikiem więziennym czy sędzią i wykonując swoje obowiązki służbowe, w związku z wykonywaniem tych obowiązków zostaje znieważona, a inaczej wygląda sytuacja z punktu widzenia Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Inaczej wygląda sytuacja osoby, która jest na przykład ministrem, posłem czy nawet wójtem, realizuje pewną politykę samorządową czy politykę państwa i w związku z tym, uczestnicząc w debacie publicznej na temat funkcjonowania tejże polityki państwa, zostaje poddana krytyce, nawet wtedy, kiedy ta krytyka przybiera charakter znieważający. Tego zasadniczego, tego istotnego rozróżnienia, chociaż jak mówię, to jest tylko jeden z elementów, które należałoby brać pod uwagę, interpretując artykuł 226, tutaj w zasadzie na tej sali nie dostrzeżono, nikt z uczestników postępowania na tą kwestię jakiejś szczególnej uwagi nie zwracał. Jeżeli odniesiemy to zasadnicze założenie do problemu publicznego i niepublicznego znieważania, to można powiedzieć tak, że owszem, niepubliczne znieważanie może z punktu widzenia artykułu 226 nie mieć istotnego, a niekiedy w ogóle żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o ochronę dóbr prawnych, z którymi mamy do czynienia. I to powinny brać pod uwagę sądy orzekające w tego typu sprawach. Z drugiej strony trzeba też powiedzieć o tym, że nawet wtedy, jeżeli znieważenie ma charakter publiczny, to wcale to nie musi przesądzać czy uzasadniać wszczęcia postępowania karnego i penalizacji takiego zachowania wtedy, kiedy to znieważenie publiczne jest prowadzone w ramach debaty publicznej w stosunku do osób, które
w tej debacie uczestniczą i, jak to pan poseł tutaj powiedział, powinny mieć tą grubszą skórę. Problem polega na tym, że ocena tego typu zachowań z punktu widzenia dopuszczalnych bądź niedopuszczalnych ograniczeń wolności wypowiedzi zależy od całego szeregu różnego rodzaju sytuacji i okoliczności i nie może być kontekstualnie sprowadzana do tylko takiego dychotomicznego rozróżnienia publiczne bądź niepubliczne znieważanie. W odniesieniu do znieważania o charakterze publicznym wystarczy przywołać chociażby głośną sprawę Oberschlick przeciwko Austrii, w której mimo tego, że znieważenie miało charakter publiczny, zostało penalizacja tego znieważenia została uznana za naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Problem jednak polega na tym, że żeby te wszystkie okoliczności uwzględnić, to po pierwsze można tego dokonać w procesie stosowania prawa, dlatego że Trybunał Konstytucyjny jako sąd prawa tych okoliczności, chociaż je oczywiście bierze pod uwagę, wydając niniejszy wyrok, ale tych okoliczności po prostu nie dokonuje subsumpcji, w związku z tym nie może ich brać pod uwagę. Po drugie, trzeba brać pod uwagę też zakres tego zaskarżenia, mianowicie w zakresie tego zaskarżenia nie mieści się artykuł 115, paragraf 13 Kodeksu Karnego, który określa definicję funkcjonariusza publicznego i wymienia kategorię tych funkcjonariuszy publicznych. Dlatego Trybunał Konstytucyjny dostrzega i jakby całą złożoność tej sytuacji i widzi istotne zagrożenia dla wolności wypowiedzi w związku ze stosowaniem artykułu 226, paragraf 1, nie decyduje się na uznanie za niezgodne z konstytucją tego przepisu w zakresie, który dotyczy niepublicznego znieważania funkcjonariuszy, ponieważ widzi istotne racje w artykule 31 ust. 3 konstytucji, które uzasadniają szczególną prawnokarną ochronę takich funkcjonariuszy, biorąc pod uwagę dobro prawne, jakie jest naruszone i to, że ci funkcjonariusze nie powinni pozostawać w takiej sytuacji, że oni sami tylko i wyłącznie mogą dochodzić ewentualnie naruszenia ochrony swojej czci, natomiast ochrony sprawnego funkcjonowania urzędu nikt by wtedy już nie dochodził, gdyby to się działo tylko na podstawie artykułu 216. Z drugiej strony dostrzega też to, że artykuł 226 może być stosowany w taki sposób, w szczególności ten paragraf pierwszy, może być stosowany w taki sposób, który nie bierze pod uwagę istotnych okoliczności wynikających z konstytucji, z artykułu 54, który to artykuł 254 jest przepisem bezpośrednio obowiązującym dla wszystkich organów i dla prokuratury wszczynającej postępowania w tym zakresie i dla sądów. Dostrzegając ten problem, Trybunał postanowił zwrócić uwagę właśnie na kwestię stosowania artykułu 226, paragraf 1 KK w związku z artykułem 54 ust. 1 Konstytucji. Zgodnie z artykułem 8 ust. 2 Konstytucji, czyli z przepisem, który stwierdza, że czy z zasadą, która stwierdza, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, obowiązkiem wszystkich organów władzy publicznej, w tym policji, sądów i prokuratury, jest dokonywanie takiej wykładni poszczególnych przepisów ustawy, żeby ona w jak największym stopniu harmonizowała z przepisami Konstytucji. W odniesieniu do artykułu 226 istotnym elementem dokonywania takiej wykładni jest ocena, po pierwsze, stopnia społecznej szkodliwości czynu przez pryzmat artykułu 54 ust. 1 Konstytucji. Po drugie, jest ocena dyrektyw wymiaru kary również przez pryzmat tego przepisu Konstytucji. Co to oznacza? To oznacza, że zarówno prokuratura, kwalifikując dane postępowanie, jak i sąd, rozstrzygając na podstawie artykułu 226, czy doszło do popełnienia przestępstwa w ogóle, czy też nie, ewentualnie rozstrzygając następnie co do dyrektyw wymiaru kary, powinien brać pod uwagę, stosując wykładnie w zgodzie z Konstytucją, status autora wypowiedzi, który znieważa, status podmiotu znieważającego, charakter wypowiedzi, w szczególności ustalenie, czy była ona nakierowana wyłącznie na znieważenie osoby lub urzędu, czy też była to wypowiedź, za którą stała jakaś intencja uczestniczenia w debacie publicznej, sytuacji, w której taka wypowiedź została sformułowana, racje leżące u podstaw tej wypowiedzi, jeżeli wypowiedź nie była nakierowana wyłącznie na naruszenie czci osoby lub godności urzędu, wymierzanie sankcji karnych powinno brać pod uwagę również to, żeby osoba, która takiej wypowiedzi udziela, nie była na przyszłość eliminowana z możliwości prowadzenia debaty publicznej. Nie jest oceną Trybunału Konstytucyjnego, nie jest rolą Trybunału Konstytucyjnego dokonywanie
oceny tego, czy w niniejszej sprawie sądy obu instancji i prokurator wszczynając postępowanie te elementy brały pod uwagę, innymi słowy, czy dokonały one wykładni ustaw w zgodzie z konstytucją. Trybunał podkreśla tylko jedno, że dokonując identyfikacji dobra prawnego leżącego u podstaw artykułu 226 uzasadniającego penalizację tego w szczególny sposób znieważenia funkcjonariusza, to dobro prawne musi być odczytywane w kontekście artykułu 54 ust. 1. Nie można od tego dobra prawnego abstrahować, nie można tego dobra prawnego interpretować wyłącznie na podstawie tylko brzmienia literalnego artykułu 226. Podsumowując, Trybunał Konstytucyjny dostrzega wagę problemu, jaka pojawia się na tle stosowania artykułu 226. Nie widzi jednak tego, żeby tutaj można było ten problem rozwiązać poprzez wyeliminowanie znamienia niepubliczności, bo z jednej strony uważa, że w pewnych sytuacjach taka ochrona niepublicznego znieważenia funkcjonariuszy jest konieczna. Z drugiej strony widzi, że wyeliminowanie znamienia niepubliczności wcale niekoniecznie musi służyć poszerzeniu czy umocnieniu ograniczeń wolności słowa. Zwraca na to uwagę Trybunał, że tutaj również wtedy, kiedy to znieważenie ma charakter publiczny, też musi być konfrontowane z tymi wartościami, które leżą u podstaw artykułu 54 ust. 1 Konstytucji. Mając to wszystko na względzie, Trybunał Konstytucyjny uznał przepis za zgodny z Konstytucją. Wyrok jest ostateczny. Wyrok wraz z pisemnym uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania w terminie prawem przepisanym. Zamykam posiedzenie.